It's always the same, always the same storytelling. When I can come in, hold on in the struggle, dying. Kiedy w samym centrum Millennium Hall trwały ostatnie przygotowania do grand openingu, dziennikarze mogli uczestniczyć w konferencji prasowej zorganizowanej z udziałem m.in. Ani Rubik, gwiazdy międzynarodowego formatu, a także twarzy tego miejsca. Na wszystkie pytania związane z ideą openingu, a także rozwojem centrum odpowiadała pani Marta Półtorak, właścicielka i pomysłodawca Millennium Hall. Długo oczekiwane otwarcie Millennium Hall jest wielkim wydarzeniem dla miasta. Proszę mi powiedzieć tak ogólnie, co oferuje Centrum Handlowo-Kulturalne Millennium Hall? Ja myślę, że jest to wydarzenie dla miasta i nie tylko, bo również dla regionu. Liczymy, że tutaj będą spędzać czas ludzie mieszkający w Rzeszowie, jak również ci, którzy mieszkają nieco dalej. Oferta jest szalenie bogata, ponieważ oferta handlowa to szeroki wachlarz wszystkich marek, które funkcjonują na rynku polskim. Również są szeroko realizowane usługi, jak również wartym podkreślenia jest to, że jest tutaj oddział Urzędu Miasta, gdzie mieszkaniec Rzeszowa będzie mógł wyrobić dowód osobisty, prawo jazdy czy też dowód rejestracyjny w godzinach otwarcia galerii, co jest szalenie interesującą rzeczą, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi zapracowanymi i w godzinach jakby tych urzędowych, tradycyjnych od 7 do 15 często nie zdążymy z tymi sprawami takimi, które są szalenie ważne, no a tutaj będą tego typu możliwości. Również po raz pierwszy będzie działał w Galerii Handlowej Urząd Pracy, który będzie udzielał porad z zakresu prawa pracy. Także ja myślę, że tu każdy znajdzie coś dla siebie. Jest bardzo szeroka oferta i w związku z tym liczymy na to, że to będzie takie centrum regionu, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jedną z głównych atrakcji Millennium Hall jest także nowo otwarte kino, sieci Multikino. Znajduje się tu 9 sal kinowych, z czego największa ma ponad 300 miejsc. Jest to drugi tak nowoczesny multiplex w Rzeszowie, pierwszy w Polsce wyposażony w 100% wyłącznie w projektory cyfrowe. Na widzów będzie czekać bogaty repertuar filmów, największe światowe premiery wyświetlane w technologii 3D. Pojawią się także wydarzenia cykliczne jak noce filmowe czy kino na obcasach. Na dzisiaj swoje otwarcie zaplanował również Media Expert, który będzie rywalizował o miano największego sieciowego sklepu elektronicznego w Rzeszowie. Mieszkańcy Podkarpacia, a także przyjezdni z innych regionów Polski będą mieli okazję podziwiać wystrój wnętrz, bogactwo oferty, a także rozmach całej inwestycji. Imponująca oferta salonów mody to zaledwie część z tego, co oferuje swoim klientom Millennium Hall. Nazwa obiektu nawiązuje do idei wielości, dynamiki i przyszłości. Nie dziwi więc fakt, że Millennium Hall pełni nie tylko funkcję handlową. To także centrum rozrywki i kultury, realizujące funkcje sportowo-rekreacyjną, biznesową, konferencyjną, a nawet społeczną. Pierwsze wrażenia za nami. Jesteśmy w sercu Millennium Hall, czyli na skwerze. Za nami widać piękną scenę, zaraz zaczną się widowiska artystyczne. Zapraszamy. Bardzo wiele zgłoszeń. Do finału dostała się dziesiątka projektantów, a efekty ich pracy będą Państwo mogli podziwiać teraz. A zatem, drodzy Państwo, zaczynajmy. Czas na finałową dziesiątkę konkursu, który nazywał się Magiczny Świat Woli. Pytanie, jakie są Wasze wrażenia po otwarciu Millennium Hall? No, bardzo nam się podoba, dużo sklepów, dużo atrakcji, także jest elegancko. To powiedzcie mi teraz, ile zamierzacie dzisiaj wydać?
Jak na razie nie wydaliśmy nic. A w planach jest coś? No, na razie obczajamy bardziej. Dobra, dzięki. Jakie są twoje pierwsze wrażenia po otwarciu tego centrum? Podoba mi się. Czy będziesz tutaj stałym gościem, czy może będziesz tutaj zaglądał sporadycznie? No jako mieszkanie historycznie Krakowa raczej będę tutaj zaglądał rzadko. Rozumiem. Skoro jesteś mieszkańcem Krakowa, powiedz mi, czy Rzeszów może się porównać jako miasto do Krakowa? Pod względem oczywiście galerii handlowych i usług. No jeżeli chodzi o tą galerię, to wydaje mi się, że jest standard taki jak w Galerii Krakowskiej, albo i nawet lepszy. To jest właśnie bardzo podobny budynek, bardzo obszerny. Tyle sklepów, wydaje mi się, że nawet więcej niż tam, także galeria jest naprawdę na wysokim poziomie. Powiedzcie mi, co was dzisiaj tutaj ściągnęło? No, ze znajomym siedzieliśmy na mieście i stwierdziliśmy, że przejdziemy się z uwagi na to, że parę dziewczyn chciało koniecznie tutaj przyjść. Pierwszy dzień Grand Openingu Millennium Hall za nami. Dużo przybytych gości, dużo atrakcji, dużo wydanych pieniędzy. Spod Millennium Hall dla Państwa Lemonade Studio. Drugi dzień Grand Opening Millennium Hall przyciągnął mniej ludzi, co nie znaczy, że zabraknie atrakcji. Powiedzcie mi, jakie są wasze pierwsze wrażenia po otwarciu Millennium Hall? Ogromny budynek, naprawdę bardzo duży budynek i po prostu nie da się tego opisać. Tu jest mnóstwo przestrzeni. Duży wybór. Tak, bardzo dużo i butików. Dobra i... jakość, naprawdę genialne ubrania, buty. A właśnie, a propos zakupów, jest jakiś sklep, na który oczekiwałyście, który powiedzmy was zachwycił i do którego będziecie zaglądać częściej? Na pewno H&M. H&M zdecydowanie. Dobrze, a są może jakieś minusy? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zdążyłam wszystkiego obejrzeć, więc zobaczymy. Moglibyście mi powiedzieć, co myślicie o nowym centrum handlowym Millennium Hall? Po pierwsze, jest w fajnym miejscu, bo mieszkam niedaleko. A po drugie, są bardzo fajne sklepy, których jeszcze wcześniej nie było w Rzeszowie. A co najbardziej przykuło waszą uwagę? Przestrzeń ogromna, no i fajnie urządzone jest ogólnie. A są może jakieś minusy? Oj, minusy. Chyba tylko takie, że jest za dużo sklepów i nie da się ich wszystkich przejść naraz. Dla przyjeżdżających do Millennium Hall samochodem czeka parking na 1000 miejsc. Rączka do góry, kto... Zobacz, ja to za dużo nie nakarmiłeś tych osób, wiesz? Ale reszta... dobrze, że pokazują tak. A reszta dochodzi do siebie. Po wrażeniach, oczywiście. Nie wiem, czy tyle toalet mają tutaj na mieście, wiesz. Bardzo dziękuję, to wielki komplement usłyszeć z twoich ust. Ja nie jadłem, to zazdrość przemawia przeze mnie i taka jest prawda. Za chwilę Karol będzie szykował podwieczorek, bo jest 5 o'clock, 5 godzina.